Cześć, tu Teoczyn i witam was w tygodniówce. W dzisiejszej tygodniówce przedstawię wam, tak, to jest to, ślimaka Boba. Wiemy. Zostałem zmuszony do nagrania tego przez Pucelniego i Kurika. Już to nagrałem raz z nimi, ale przez przypadek usunąłem ten plik i niestety nie będziecie mogli ich usłyszeć, bo aktualnie ich nie mam na Skype'ie włączonych. Za to jest Przemek. Przemek, przywitaj się. To był Przemek. On mniej jest rozwinięty w ślimaku Bobu niż Pucelni, niż Kurik. On doszedł zaledwie do drugiego levelu. Zaraz zobaczycie epickie intro tej gry. Powyżej drugiego levelu to jest tylko dla hardcore'u, niestety. Aha, muszę... Moje możliwości intelektualne nie dają rady. Dawaj, Bob. Dawaj na ring. Widzicie epickie intro, bo to ogólnie jest gra z fabułą. Fabuła jest tak rozwinięta, że aż sama mnie dobija. Gra jest po prostu tak zajebista. Gra jest po prostu tak wybitna, że ona mnie przewyższa swoją intelektualną. Nie wiem. Wyższością. No, można tak powiedzieć, że intelektualną wyższością. Ona jest po prostu dla mnie niepojęta. Ona mnie niszczy. Miło. Dobrze wiedzieć. No i zaczniemy w to grać. Znaczy już widzicie, przeszedłem te 10 pierwszych leveli, jak ostatnio nagrywałem, ale polećmy od nowa. O, widzicie, tutaj działają takie epickie rzeczy podświetlone. Jak się je naciska, to ślimak Bob skacze lub otwierają się przejścia. Odpracowałem jeszcze taki system, że jak wcisnę razy dwa, to ślimak Bob przyspiesza. Chowaj się! Ups, chyba... Zabiłem. First Blood, to czym jest First Bloodem, gratulacje. Zapierdalaj. Na serio? Biegnij. Dlaczego akurat ślimak Bob? Jakby to ująć, nie mam pojęcia. No po prostu zostałem lekko przyduszony przez Kurika czy Pucelniego, że ja koniecznie muszę nagrać ślimaka Boba, bo to jest tak epicka gra, że ona po prostu musi zostać pokazana do opinii publicznej i w ogóle jest tak epicka, że ja pieprzę i że podobno ktoś tam w Ameryce nagrał Snaila Boba. Ślimaka Boba i miał milion wyświetleń i w ogóle to oczy chcę sobie widzą nabić. No właśnie problem, że nie, bo ja się z nimi kłóciłem, że ja nie nagram ślimaka Boba. No ale bo kanał nie uciągnie tyle widzów. No nie, może nie dlatego, tylko dlatego, że po prostu ta gra jest zbyt wybitna dla mnie. Gimper by się nadawał. To nie moje słowa. Nie, to było chamskie. Co to jest? Ślimak Bob. Jebiście. Przyspiesz, stary. Co ja... Aha, to się... Ale dupa. Gdzie? No tu. Idzie sobie taka ślimaczyca. Co, nie spodziewałeś się, że tam są ślimaczyce? Ale dupę. Zamachałby. A, bo co świat jak ten. Miał SOS-a. No i jedziemy poziom 8. Gieps. Yep.
Patrz, jakie epickie level. No wiem, spoiler, bo ja już teraz przeszedłem, no, ale to nie moja wina. Ło, tego nie pamiętam. Gdzie to, który? Zabił mi się. Bo ten level jest za trudny. Po prostu, za pierwszym razem nie da rady go przejść, chyba że ktoś zna tą grę na pamięć. Pewnie znajdą się tacy wierni fanowie Ślimaka Boba. No i to będzie ostatni level, który przejdziemy. Ale on jest naprawdę trudny, bo w tym momencie już skopałem i muszę zacząć nowa. Trzeba w takim momencie puścić to, żeby tylko to spadło, a Ślimak Bob przeszedł dalej. Aha, i co teraz? Co teraz? Co się robiło? Nie pamiętam. Aha. Oj, zapomniałem. Już wiem, zaraz zabiję. Znaczy zrobię. Leć, Ślimaku Bobie! Animacja. No. To by było na tyle, jeśli chodzi o tygodniową tygodniówkę. Zapraszam za tydzień, znaczy zaraz zobaczycie jeszcze materiał o gościu, który zrobił Spiral Knights. Pozdrawiam Puco i niego, Kurika. Przepraszam was, że nie wrzuciłem tamtego, ale przez przypadek usunąłem. Co, Wiem, jasne. że wasze epickie okrzyki naprawdę nie... Nie. Ale Przemek za to może was pocieszy. Przemek, pociesz ich. Wyjebane. Widzicie, pocieszył was. Do zobaczenia za chwilę. Cześć. No więc, jestem znów po Ślimaku Bobu. Przygotowany mam dla was materiał. No, krótkie. Będę gadał przez 3 minuty. Dwie. Jedną. Skończyłem. Cześć. Nie, tak serio. Ty jest gościu, który wysłał mi wiadomość jako pierwszy, jako jedyny, że on nagrywa Spiral Knights. Z tego co widzę, widzów może nie ma za wiele wyświetleń, oczywiście też nie. Może dlatego po prostu, że nie promował się, nie za wiele ludzi go zna i nie za wiele wpisuje w Google, w wyszukiwanie na YouTubie Spiral Knights. Nie wiem, no w każdym razie, no. Zajrzyjcie do niego. Sam osobiście tam odpaliłem jeden odcinek, za bardzo nie chciało mi się oglądać, ale tam słyszałem, że nawet w kilku tym nagrywają. Bardzo ciekawie im to wychodzi. No polecam zajrzeć, czemu by nie? No. Może jak obejrzę więcej, to też sam zasubskrybuję, nie wiem, muszę trochę czasu znaleźć na to. Widzę odcinków już 13 zrzuconych. I wrzuca ich dość masowo, bo jak patrzyłem, nie wiem, z 2 dni temu to było 7. Wszystko chyba wrzucił w ciągu... A nie, tu widzę coś z Minecrafta jest. O, coś z League of Legends nawet. To jest jego? Wszystko jego? Wow. Naprawdę muszę zajrzeć. Nie wiem, ile on ma lat. Nie pisze. Szkoda. Nie, bo tam było wiele głosów i nie wiedziałem, który jest jego. W każdym razie, no, zajrzyjcie, no bo powiedziałem, że powiem o nim. Ja to mówię. Kościół, który nagrywa Spiral Cries. 5, 5, 5, 5, 5, Skorpion. Nikt też fajny. No dobra, no to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym tygodniu, co za tydzień. I Ślimak Bob rządzi, tak jest, cześć.